Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, napisałam do Państwa list, rodzaj takiego oświadczenia w bardzo ważnej dla mnie sprawie, który chciałabym tutaj Państwu odczytać. A brzmi on tak. Ci z Państwa, którzy od lat towarzyszą mi w mojej pracy europosłanki oraz ci z Państwa, którzy te prace bliżej śledzą, mieli wielokrotnie możliwość zauważenia, że moje decyzje coraz częściej rozchodzą się z tym, jak głosuje nasza delegacja Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. I chciałabym to Państwu przedstawić w sposób maksymalnie bezpośredni. I stąd właśnie moja rozmowa w tej formie z Państwem. Nie chcę Państwu robić całej wyliczanki, ale chciałabym Państwu podać kilka przykładów, które dla mnie są ważne, które są bardzo znaczące. A ten proces, te przykłady niekoniecznie są najnowsze, ponieważ proces ten trwa już od dawna. I w związku z tym właśnie złożyłam dzisiaj rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej na ręce jej przewodniczącego regionu Małopolski, pana Aleksandra Miszalskiego. Poprosiłam go o skreślenie mnie z listy członków Platformy Obywatelskiej. Z Platformą Obywatelską w głosowaniach różniłam się w sposób zasadniczy, często z zarządem mojej partii, a dotyczyły te głosowania takich rzeczy jak przyjmowanie uchodźców oraz otaczanie ich opieką prawną i opieką humanitarną. Ta sama sytuacja powtórzyła się przy rezolucji nawołującej polski rząd do przestrzegania prawa, rezolucji żądającej uruchomienia procedury z artykułu 7. Realizacja tego artykułu mogłaby w ostateczności poskutkować odebraniem przedstawicielowi rządu RP, rządu Rzeczpospolitej Polski, głosu w Radzie. I jak Państwo zapewne pamiętają, portrety posłanek i posłów, którzy wtedy głosowali za bezkompromisową obroną państwa prawa, zawisły potem na symbolicznych szubienicach pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach, a prokuratura do dzisiaj uznaje, że nic się nie stało. W dalszym ciągu mojego listu oświadczenia dla Państwa piszę o przykładach takich jak to, że jakiś czas głosowaliśmy za znaczącym obniżeniem emisji dwutlenku węgla w całej Unii Europejskiej do roku 2030. Tu nie chodziło o obniżanie kraju po kraju, stawek kraju za krajem, tylko całej Unii, średnio w Unii. Moja partia była za 55%, ja zaś głosowałam z tymi, którzy żądali procent 60%. Często również nie podzielam decyzji Platformy w głosowaniach dotyczących łowiectwa, polityki rolnej, ochrony lasów, połowu ryb i tak dalej. Jestem zwolenniczką bezkompromisowości tam, gdzie chodzi o obronę praworządności oraz jestem zwolenniczką dużo ostrzejszego kursu w tych dziedzinach, które dotyczą ochrony środowiska. Ale piszę to Państwu w moim liście, który widzą Państwo może już na mojej stronie facebookowej. Kulminacją było dla mnie, i zresztą dałam temu wyraz publicznie, ostatnie głośne rozwiązanie, a raczej brak rozwiązania, rozwiązanie wybrane przez Platformę, a mianowicie wstrzymanie się od głosu przy ratyfikacji decyzji Rady dotyczącej zgody na zasoby własne Unii Europejskiej, ten tak zwany Fundusz Odbudowy. Nie zgadzam się na to, żeby zresztą słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich, a w tym oczywiście również obywateli Polski. I żeby takie decyzje, żeby te rozgrywki odbywały się kosztem umacniania całej wspólnoty. Nie mogą za nasze nieudolne rozgrywki międzypartyjne płacić obywatele polscy oraz obywatele wszystkich pozostałych krajów członkowskich, bo jak Państwo wiedzą, ten fundusz odbudowy, jeżeli nie jest przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie, to w ogóle nie zaistnieje.
W tych, ale i w wielu innych sytuacjach brakowało mi poważnej debaty, drogi do wykuwania wspólnego stanowiska. Szanowni Państwo, i piszę to w dalszym ciągu mojego listu do Państwa, przed trudnymi głosowaniami, kiedy moja opinia była inna niż opinia mojej partii, zastanawiałam się, czego oczekiwaliby ode mnie ci, którzy na mnie głosowali. Przypominałam sobie wiele spotkań z Państwem, bezpośrednich, ale i tych za pomocą Facebooka czy innych mediów społecznościowych. Wyciągałam listy, wyciągałam wnioski z licznych listów, które Państwo do mnie piszą i dopiero wtedy głosowałam. Moje doświadczenie, wiedza, sumienie i głos wyborców był dla mnie zawsze ważniejszy niż dyscyplina partyjna. I tak zamierzam postępować nadal. Wybrali mnie Państwo, abym pracowała nad rozwiązaniem konkretnych problemów, na które czeka zapewne bardzo wielu z Państwa. Więc dalej będę zajmować się nieakceptowalną praktyką podwójnej jakości produktów na europejskim wspólnym rynku. Pierwsze dobre trendy mogą Państwo już odczuć, bo drobne sukcesy na tym polu już mamy. Będę dalej zajmować się walką o zmniejszenie ilości elektrośmieci. I tutaj tematem, przykładem jest walka o to, żebyśmy posługiwali się jedną ładowarką, wspólną, czy to do telefonu komórkowego, czy do laptopu, czy do golarki, czy do aparatu fotograficznego, i tego tematu również nie odpuszczę. Bardzo złożonym i trudnym wyzwaniem jest umożliwienie konsumentom dostępu do usług i do treści cyfrowych w całej Unii Europejskiej, na całym naszym wspólnym rynku. Czyli do końca musimy znieść geoblokowanie. Kontynuuję też temat roamingu, a mianowicie walczę o obniżkę cen hurtowych, ale tutaj nie chcę Państwa już zadręczać szczegółami. Jest to tylko kilka przykładów spraw, którymi się bardzo intensywnie zajmuję i zajmować się będę nadal, a lista zapewne się poszerzy. Przy tym wszystkim oczywiście zawsze priorytet ma przestrzeganie rządów prawa we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz wspólna walka przeciwko ocieplaniu się, permanentnemu ocieplaniu się klimatu. Dzisiaj, proszę Państwa, mam nadzieję, że moja rezygnacja z członkostwa w Platformie Obywatelskiej będzie impulsem do refleksji wewnątrz tej partii. W Platformie jest wiele znakomitych osób. I oczywiście, bez względu na przynależność partyjną, bez względu na to wszystko, co nas różni, z nimi i z milionami innych osób walczymy wspólnie o demokratyczną, przestrzegającą prawa, zieloną i europejską Polskę. Bardzo dużo pracy przed nami, bardzo dużo pracy przed każdym z nas, ale proszę Państwa, naprawdę warto, więc życzę powodzenia nam wszystkim. Dziękuję.